Dzień Śliwki, Strzelce Dolne, Gospodarstwo Sadownicze Państwa Chabowskich, Strzelce Górne, ulica Pożyczkowa 1, telefon 695 400 779. To zresztą Państwo w głębi macie. Co może Pan powiedzieć o swoich wyrobach? Produkujemy z naszego gospodarstwa. Mamy tam nieduże gospodarstwo Strzelca Górnych. Owoce jest pozyskiwane tylko i wyłącznie z naszego gospodarstwa, o którego sami o te owoce dbamy. Mamy różne, różniste powidła. Mamy powidła śliwkowe, z cukrem, bez cukru, różne smakowe, z żurawiną, z cynamonem. Mamy też na przykład wiśniowe, agrestowe. Także mamy dość duży asortyment powideł. Mamy powidła też z różnych owoców bez cukru. Jak wiadomo, niektórzy mają problem z cukrem, także dla każdego coś dobrego się znajdzie. Zajmujemy się już od paru lat tymi wyrobami, także cieszę się popularnością. Stawiamy na jakość, także no, każdy zadowolony jest z naszego produktu. Podejrzewam, że można Państwa znaleźć na Festiwalu Smaku w Grudźnie, tutaj Dzień Śliwki. Oczywiście. Prywatnie, czy macie Państwo sklep wysyłkowy, gdzie można zaopatrzyć się w... Oczywiście, na każdym z uliczku jest do nas numer kontaktowy, można się skontaktować do nas. My wysyłamy pocztą, zarówno gdzieś w okolicy mogę dowieźć do domu za wcześniejszym uzgodnieniem, także żadnego problemu z tym nie ma. Mamy też parę sklepików w Bydgoszczy, w Toruniu, które oferują właśnie nasz produkt, co można podjechać i po prostu na bieżąco dokupić świeży produkt. Państwu trzeba życzyć tylko smacznego, a Panu dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie. Pan Zbigniew Stożek, Pasieka Gucio. Panie Zbigniewie, że chce Pan powiedzieć coś o miodach? Pszczołami zajmuję się dopiero 60 lat. Od młodych lat, czyli od dzieciństwa, miałem skłonności do pracy z pszczołami i bardzo mnie to interesowało, pomimo że nie jestem z zawodu pszczelarza. Jest to moje hobby. Pozyskujemy z naszej pasieki miody o takiej proporcji jak miód lipowy, który jest zalecany przy zaziębieniach, przy stresach i innych chorobach. Miód pozyskujemy również gryczany, ale pasieka jest przewożona na plantację gryki i tam pozyskujemy gryczany. Miód charakteryzuje się tym, że posiada bardzo dużo witaminy C, magnezu, jest lepszym miodem aniżeli manuka sprowadzana z zagranicy. Pozyskaliśmy w tym roku również miód nawłociowy. Po raz pierwszy tutaj na plantacji, nie na plantacjach, ale to są takie dziko rosnące rośliny w okolicy Żołędowa i Osiecka. Też była przewieziona pasieka. Również mamy miody wielokwiatowe, miód z mniszkiem w tym roku mamy. Pozyskiwaliśmy, to jest miody wiosenne. Miód mniszkowy jest to miód zalecany przy odtruwaniu wątroby z różnych toksyn. Jeśli chodzi o miody dla dzieci, to są przede wszystkim miody wiosenne, jasne. To jest miód rzepakowy. Bardzo jest przydatny dla dzieci i dla ludzi starszych.
On reguluje układ krążenia i wzmacnia mięsień sercowy. Z miodów spadziowych w tym roku pozyskaliśmy miód spadzi liściastej. On charakteryzuje się i zalecany jest przy układzie oddechowym, górnych dróg oddechowych. Lipowy już mówiłem. Poza tym mamy jeszcze obnóża szczele, czyli tak zwany pyrexel. To może scharakteryzować tym, że ma takie centrum witaminowe. I jeszcze oprócz tego są nim enzymy. Jak spożywać, to tutaj są receptury. Pozyskujemy również propolisy. Na błocie. Dziękuję panu bardzo. Pasieka Gucio, Pruszcz Pomorski, ulica Bydgoska 24. Zapraszam, dziękuję bardzo. Do zobaczenia. No ja się jeszcze nie dodałam. Jeden z grudnia.